Kamil Hanas oraz Markus Giniard, koszykarze z Telmetu Zielona Góra, gościli w ubiegłym tygodniu w szkole podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Jak już wcześniej informowaliśmy, spotkanie zorganizowano w ramach akcji Czas na zdrowie. Zawodnicy chętnie odpowiadali na pytania, a później rozdawali autografy. Czy miałeś jakieś kontuzje? Panowie. No ja miałem, bo to jest fajnie zorganizowane, wszystko to miło jest przyjechać nawet z większego miasta do mniejszego, przyjechać ja przynajmniej osobiście lubię, jakby popatrzeć na to naszą polski krajobraz, mi to sprawia przyjemność. Takie spotkania z dziećmi dla nich to jest strasznie ważne wydarzenie w ogóle w igrze. No tak, widać, dzieci są zainteresowane takimi najprostszymi rzeczami, więc myślę, że dla nich jest to na pewno przeżycie. Przy okazji wizyty zapytaliśmy kapitana drużyny o formę zespołu i najgroźniejszych rywali w walce o Mistrzostwo Polski. Myślę, że Turów musimy się skupić najpierw na tym, żeby zakończyć dobrze ten sezon zasadniczy, te szóstki, z kim przyjdzie nam grać w playoffach, to wygrać po prostu i iść do przodu. Myślę, że Turów na pewno, ale daleka droga jeszcze do tego. Jesteście już zmęczeni? Myślę, że zmęczeni może nie fizycznie, co psychicznie tym, bo to jest długi dość sezon, dużo było meczy. Zwłaszcza teraz są te mecze takie już właściwie, no w tym momencie można powiedzieć, jakby o nic, w cudzysłowie, ale kiedy przyjdą play-offy, to już wszyscy poczują tą adrenalinę i będziemy gotowi na maksa. Kamil Hanas gra w Stalmecie Zielona Góra już trzeci sezon. Zapytaliśmy zawodnika o to, czy pozostanie w klubie. Na pewno jakby teraz taka moda jest, że no nie podpisuje się długoletnich kontraktów, chociaż ja miałem tą przyjemność być 3 lata w Zielonej Górze. Teraz mi się kontrakt kończy, po tym sezonie zobaczymy, jak chce się moje losy potoczą. Nie ma żadnych rozmów wcześniej? Myślę, że na ten temat nawet nie mogę mówić, ale myślę, że jeżeli chodzi o moją osobę, to się wyjaśni niedługo. Po tych 3 latach jest Pan zadowolony z tych wyników, które padły osiągnąć? Na pewno jestem bardzo zadowolony. Przyszedłem tutaj, zdobyliśmy brąz, złoto, teraz walczymy ponownie o mistrzostwo w Eurolidze, teraz występowaliśmy, więc wspaniała przygoda, która trwa. A dziś o godzinie 18.15 w hali CRS w Zielonej Górze koszykarze z Telmetu rozpoczęli walkę w pierwszej rundzie play-off. Ich przeciwnikiem jest drużyna Asseco Gdynia.